Elo28X i to jest pierwszy odcinek z serwera GrandCraft. GrandCraft to jest ogólnie serwer dla youtuberów. I ogólnie już widzę tam wioskę, dobra, to zaraz pójdę do tej wioski. To już zabiłem trochę krów i świń i mam już kilka itemków. A to nieważne, już wezmę, zetnę moje pierwsze drewno. Specjalnie nie zetnąłem żadnych drzew. Ja tylko zetnę szybko sobie to drzewo i wezmę sobie jakieś narzędzia. I zaraz pójdę do tamtej wioski, bo jest bardzo ciekawe, co jest w tej wiosce. Więc okej, dobra. Mam już drewno. Okej, szybko sobie skrafty crafting. O, sadzonki dwie. Dobra, sobie skraftuję kilof i zaraz pójdę do tamtej wioski. Naprawdę jestem ciekawy, co jest w tamtej wiosce. I wezmę sobie, wykopię dziurkę. Zapiszę sobie też koordynaty. Okej, więc tylko szybko muszę zrobić sobie kamienny kilof oraz kamienny miecz, żeby móc się jakoś bronić i żeby już mieć jakieś narzędzia. I zaraz pójdę do tamtej wioski. O kurde, jaskinia. Jest jakiś węgiel? O, lawa. Okej, dobra, nieważne, na razie wykopię ten węgiel. I muszę sobie stworzyć narzędzia. Jak ja mam teraz tam na górę, dobra, wezmę się, podsadzę trochę tak ziemią, na razie. Nie dzieje, że tu będzie jaskinia, jeny, jak ja fartownie znalazłem jaskinię. Dobra, jeszcze, o, jeszcze to wykopię. Okej, mam tu jakieś schody, więc nie dzieje, że tu ja znajdę w ogóle cave'a, dobra, stworzę sobie miecz. Muszę umieć się jakoś bronić, dobra, mam miecz, więc chodzę tam po tego szkieleta i też jakieś w sumie... Pochodnie trzeba mieć też. Dobra, mam pochodnie. Postawię tutaj trochę to oświetlę, żeby mi się nic nie spełniło. Jeszcze kilo w tym sobie zaję. Dobra, to zaraz tylko wykopię ten węgiel. Jest okej, wykopałem sobie już trochę węgla. Teraz wezmę jeszcze sobie zrobię kamienny kilof i wykopię to żelazo i później je przepalę tym węglem. To na razie sobie stworzę trochę patyków i sobie trochę pochodni. Więc okej, dobra, mam kilof, mogę to już wywalić. Sobie to trochę ustawię w kierunku, w sensie ten crafting już mogę zebrać. I zabiorę tam do cave'a ten crafting. Jeszcze nie zapomniałem o tej wiosce, chociaż już trochę zapamiętałem o tej wiosce, o jeny. Szkielet. Gini. Jeny. Ja zaraz zginę tu. Muszę sobie zrobić jakiś armor i przepalić tą wieprzowinę. Kurde, creeper. Skąd te potwory? Jeny, zaraz ja tu zginę. Dobra, idę tutaj i muszę wykopać trochę kamienia i tego żelaza, żeby sobie zrobić jakieś jedzonko. Jakiś armor. Dobra. Bruku mam na razie 5. Dobra, jeszcze wykopię trochę bruku. Czemu to nie wypada w ogóle? Nie rozumiem, dlaczego to nie wypada. Normalnie mi nie wypadał bruk z kamienia. Dobra, to było dziwne. Okej, mam już wystarczająco kamienia, żeby sobie stworzyć piecyk. To stworzę sobie piecyk. Okej, mam piecyk. Już mogę to przepalić. Oj, mam 8 żelaza, więc zaraz sobie stworzę lepszy mieczyk. Okej, na razie jak tu się przepal, tutaj wezmę eksplorować jeszcze. W sumie dobra, zapiszę sobie koordynaty. I wezmę... pójdę tam na górę, zobaczę co jest w tej wiosce, bo zaraz się zrobi noc. I nie będę mógł pójść do tej wioski. Więc okej, dobra, mam już wieprzowinę, to sobie ją zjem. Jeszcze przepalę trochę tego żelaza. Ciągnę ten węgiel i dobra, mam już tutaj 20 pochodni. To już mogę sobie wziąć i zaraz wrócę do tej jaskini, jak będę miał jakieś rzeczy. Dobra, to zaraz tu wrócę, już idę sobie tam do tej wioski. Ciekawe, co jest w tej wiosce. Więc mam już jakieś jedzenie, żebym tutaj nie umarł z głodu zaraz. O, właśnie zapomniałem, to trzeba zebrać, bo to jest tego chleb można zrobić. To się przyda. Dobra, ale nie będę tego zbierał wszystkiego. Bo tu też jest łóżko, to zbiorę też łóżko. Okej, okay, tutaj jest coś wartościowego, w sumie wolę to łóżko. Dobra, zamienię to łóżko. Tutaj nic nie ma.
Tutaj w tej wiosce chyba nic nie ma. O, tutaj w tym domku może coś być. O, jest skrzynka, dobra. Po jabłka, jakieś sadzonki. Słaby lód. Dobra, wezmę sobie to, posortuję w ekwipunku. Tutaj dam pochodnie. I skrzynkę wziąć. A w sumie wezmę skrzynkę, bo skrzynki są drogie do skraftowania, więc wezmę sobie skrzynkę. Chyba wezmę sobie spawn point, a tutaj zrobię. Okej, okay, więc wracam do tamtej jaskini, tam wykopię sobie jeszcze trochę żelaza i już będę miał wystarczająco żelaza, żeby pójść sobie gdzieś indziej. W ogóle gdzie ta moja dziura? Już zapomniałem, gdzie jest ta moja dziura. Gdzie ta moja dziura była? A gdzie było to drzewo, co ja zebrałem wcześniej? O, tu? Nie, nie tu. Tu, dobra, znalazłem moją dziurę. Okej, okay, więc jestem znowu w tej jaskini. Teraz już mam trochę więcej rzeczy, trochę więcej jedzenia. Łeny zombiaki. Dobra. Gin. Walony. Co to jest? Ile tych zombiaków? Tak. O, zbroja. Chyba zjem to. Dobra. No właśnie, zostawiłem tu żelazo, zapomniałem o tym. A i węgla nie mam znowu. Fak. Kurde, zapomniałem, że tu zostawiłem to żelazo. Dobra, i tak zaraz to wezmę i przepalę. Dobra, więc zbieram jeszcze więcej tego węgla. Więc widzimy się, jak wykopię ten węgiel. Okej, okay, mam trochę węgla, przepalę już tylko te kurczaki i to żelazo. Dobra, to już wyciągnę, wezmę jeszcze 4 żelaza, przepalę i widzimy się, jak mi się to wszystko przepali. Dobra, udało mi się przepalić tylko 2 żelaza, a w sumie 3, bo zebrałem wcześniej 1. Więc zostaje mi 2 żelaza, rozwalę ten piecyk, nie będę marnował węgla na przepalanie tych 2 żelaza. Więc okej, okay, dobra, idę tutaj dalej. Ja powinienem w sumie tą lawę zatkać. Bo tu jest więcej żelaza, to się przyda, zaraz to wykopię. No i tu jest koniec, szkoda. O, węgiel, dobra, to węgiel się przyda. Tu powinienem zrobić sobie jakiś domek. Ale dużo węgla. Dobra, to wykopię ten węgiel i zaraz wykopię tamto żelazo. O, jeszcze więcej żelaza. O, to mi już węgla starczy na jakieś pewnie następne 2 odcinki. Na razie z tego. Dobra, jeszcze tutaj żelazo. O jeny, ale dużo surowcy tu jest. No dobra, wykopałem już tutaj to żelazo i węgiel. To już dobra. Trochę muszę bruku zebrać. I tutaj wezmę, na górę pójdę. Dobra, i to jeszcze było żelazo, więc jeszcze wykopię to żelazo. I sobie powinienem już sobie robić domek, bo już mi się kończy trochę miejsce w ekwipunku, więc trzeba już szybko znaleźć jakieś miejsce, żeby sobie zrobić domek. Ja tylko skopię to żelazo i od razu wezmę, pójdę robić domek. Dobra, i to już chyba całe żelazo. Dobra, to już mi się trochę kończy miejsce w ekwipunku. A, tu jeszcze żelazo. Kończy mi się już trochę miejsce w ekwipunku, więc jeszcze zobaczę, co tu jest. Creeper. Czy jednak można było tam stać, żeby nie wybuchł. No i to jest koniec tej jaskini, więc z tej jaskini to już chyba byłoby na tyle. Jeszcze muszę zobaczyć, czy jest jednak tam na górze dzień czy noc. Mam nadzieję, że dzień. Więc ja ciągle wpadam do tej dziury. Jeszcze było żelazo do skopania, to jeszcze to muszę skopać. Ta lawa jest niebezpiecznie blisko mnie. Tylko się nie spalił, bo to będzie bardzo złe. Dobra, skopałem to wszystko. Dobra, to wychodzę z tej dziury mojej. Jeszcze może pokopię trochę poza odcinkiem. Dobra. Więc już mam... Ile mam żelaza? Mam 33 żelaza. To mogę sobie zrobić chyba... pełną zbroję żelazną. Jeszcze trochę muszę sobie zebrać jedzenia i chyba 24 żelaza potrzebne, żeby zrobić zbroję żelazną. O, latająca trawa. Już tyle razy widziałem latającą trawę.
To w sumie już pójdę szukać sobie jakieś miejsce na domek, bo już mi się zaraz skończy miejsce w ekwipunku i w sumie powinienem teraz stworzyć sobie zbroję. Pies. Czy ja mam jakieś kości? Mam dwa kości. Pies. Mam psa. Żeby mi nie zginął. Co jeszcze jednego? Nie. Dobra, i on teraz będzie chyba za mną przeta. A dobra, będzie szedł, dobra. Jej, mam psa. Więc dobra, teraz sobie stworzę siekierę i w sumie trzeba zebrać trochę drewna, żeby mieć coś na domek. Jest mój craft, tu jest mój crafting. Dobra, stworzę sobie siekierę. Dobra, i teraz stworzę sobie siekierę i w sumie kilof jeszcze by się przydał. Więc trzeba zaczęło padać akurat teraz. Najgorszy moment. Jak szukam domku, miejsca na domek. Dobra, stworzyłem sobie. Dlaczego stworzyłem sobie miecz? W ogóle dobra, nieważne. Okej, walić to. W sumie wezmę. I tak będę musiał stworzyć sobie miecz, więc to nieważne w sumie. Dobra. Mogłem sobie kilo wstawić, ale dobra tam. Teraz będzie trzeba przepalić to całe żelazo i tak. Ale dobra, na razie będę szukał sobie miejsca na domek. Tu jest lawa, więc sobie zrobię screenshota i uciekam stąd jak najszybciej, bo nie chcę się teraz spalić. O, trzcina cukrowa, to sobie wezmę jedną trzcinę. To jest taki nieciekawy teren. Chyba wracam tam, bo tam było ciekawiej. O ja, no jeszcze się robi w ogóle noc. Cześć, w ogóle da się przespać na tym serwerze? Bo chyba da się. Chyba tylko jedna osoba musi się przespać, żeby na całym serwerze był dzień. Jak tak jest, to fajnie, bo będę miał zaraz dzień, ale jak nie, to bardzo źle. Ja nic nie widać przez ten śnieg. Pewnie ten film wygląda teraz jak dziadostwo, bo YouTube za bardzo śniegu nie lubi. A czyli to jest las, sobie zrobię screenshota, bo to będzie bardzo przydatne, jak będę robił domek. W sumie to jest nawet dobre miejsce. Może sobie zrobię domek, tylko wezmę bardziej, pójdę w tamtą stronę. To jest tak mniej więcej płasko, jest też dużo drewna, żebym mógł sobie zrobić dom z tego drewna. Bo świerkowe drewno to jest bardzo fajne. Jeśli się będą moby spawnić, to szybko. Szybko wezmę tutaj, się gdzieś osiedlę. To co ta, to jest ta sama wioska. Dobra, wezmę, pójdę w tą stronę, bo tam było nieciekawie. Już mi się miejsce kończy w ekwipunku. Już będzie spał? Ja muszę zobaczyć. Prześpi się. Da się przespać. Jak jedna osoba śpi, to cały serwer wtedy będzie miał dzień, więc fajnie. Jeden zombiak z łopatą. Mi da tą łopatę. Jaki mocny. Jeden, jakie lagi. Ale zadawał ten zombiak z łopatą obrażenia. Dobra, ja uciekam stąd. Tutaj może osiedlę się na razie w tej wiosce. I później. Co się stało w ogóle? Ktoś tu był inny. Dobra, ale jak. Ja na razie się tu osiedlę w wiosce. I później sobie zbuduję domek koło wioski, więc. Jeden creeper. Jeszcze mam lagi, nie? To jest. Lagi i creeper to jest najgorsza kombinacja. Fuck. Zaraz wybuch. Nie, ja czuję, że on za. Dobra, uciekam stąd, on zaraz wybuchnie. O, ty, jak to jest pięknie w ogóle. Oba się tu usiedlam, więc ja już sobie tutaj sobie dom. Na 100%. To jest piękne miejsce. Jestem pewny, że ja chcę się osiedlić tutaj gdzieś. Tylko nie wiem dokładnie gdzie. Nie, może. Czy tu ktoś już ma dom? Nie. Nie ma nikt chyba domu, więc. To jest perfekcyjne miejsce. Tak, to jest pięknie, ty, dobra, ja się tu osiedlam. Więc okej, gdzie tutaj zaczynam dom? Nie wiem, cześć. Czy ja chcę bardziej się osiedlić tu, czy tu? Dobra, ja się osiedlę bardziej tu, żeby tutaj mieć wioskę bliżej. Więc okej, dobra, tutaj już zacznę mój dom, może, więc. To jest chyba dobre miejsce. Tutaj będzie trzeba to załatać. Dobra, czyli teraz. Czy ja chcę mieć mój dom tu?
Tak, ja chcę mieć mój dom tu, dobra, więc trochę tą trawę posprzątam i już postawię moje skrzynki i takie tam. Dobra, więc tutaj postawię moją skrzynkę i postawię jeszcze mój stół rzemieślniczy i wezmę jeszcze moje łóżko. Chyba już mam punkt odradzania. I w ogóle właśnie ile ja nagrywam? Nagrywam już 25 minut, więc to już chyba będzie koniec tego odcinka. Dobra, więc postawię już tutaj, sobie wezmę to, przesunę i zrobię sobie skrzynkę, żeby mieć podwójną skrzynkę. Dobra, więc to będzie dobry koniec tego odcinka. Więc mam już łóżko, już mam miejsce na dom. Ile mam jedzenia w ogóle? Będzie trzeba sobie zrobić trochę jedzenia. Więc okej, dobra, zrobię piec. Dobra, postawię tutaj dwa piece i przepalę te 33 rudy żelaza. Dobra, mam tu węgiel. Wezmę trochę go, wyjmę. Tutaj wezmę, przepalę sobie jedzenie. No i to będzie koniec tego odcinka, więc nie zapomnij dać łapkę, zasubskrybować. Na pewno znajdę super miejsce na dom. Jak dobrze to wygląda. Tutaj normalnie bym robił tylko screenshoty, ale to jest normalnie idealne miejsce na dom. Więc okej, już nie mogę sprintować, a więc nie zapomnij dać łapki, by zasubskrybować i to było na tyle z tego odcinka, więc elo, cześć, pa pa.